Obiecuję każdemu zniesienie 16 czasów angielskich. Program Native Speaker Plus, czyli osoba do rozmowy na wyłączność. A ponadto likwiduje fiszki językowe i szkoły językowe. Mało tego, zlikwiduje transkrypcję fonetyczną, idiomy i frazale. Tak mi dopomóż Present Perfect w trzeciej formie i wszystkie tryby warunkowe. Czego to oni nam teraz nie obiecują? Znasz to pewnie z codzienności, dlatego dziś będziemy obiecywać, ale po angielsku. Rozprawimy się z takimi dwoma popularnymi słowami, które są jakimiś obietnicami, że coś komuś obiecujemy, ale też dorzucimy jeszcze kilka innych takich form obiecywania komuś, czy też przysięgania. I obiecuję, że postaram się ten materiał zrobić najprościej, jak to możliwe. Jakoś tak inaczej dziś wyglądam. Przysięgam, że to przypadek. Lecimy do materiału. Promise and swear. Prawdopodobnie znasz te dwa słowa. Promise. No chyba w każdym filmie ktoś coś obiecuje i mówi I promise. I promise. No i często jest to tłumaczone jako taka właśnie obietnica. I ktoś mógłby sobie pomyśleć, że to promise może być synonimem z tym swear. Ja to wypowiadam w taki sposób. Amerykanin pewnie powie coś w stylu swear, I swear. Ale one mają trochę inne znaczenie i trochę się od siebie różnią. Bo nie wiem, czy wiesz, ale swear znaczy m.in. przeklinać. Jakbym na przykład chciał powiedzieć, że tak ona dużo przeklina, to bym powiedział she swears a lot. She swears. I ktoś by zrozumiał, że ona po prostu mówi brzydkie słowa. Więc to słowo możesz sobie skojarzyć jako takie zaklinanie, tak? Że zaklinam się albo na coś. Zaklinam się na coś. Przykład. I swear to God, I'm telling the truth. Czyli przysięgam na Boga, jakby klnę się na Boga. Mówię prawdę. Z kolei promise to jest taka obietnica najczęściej, że się coś zrobi. Przykład. I promise to be there for you when you need me. I promise to be there for you. Czyli jakby przysięgam. Obiecuję być przy tobie, jeśli będziesz mnie potrzebować. Albo na przykład ktoś cię pyta, czy coś zrobisz. Czy coś wykonasz dla kogoś. Will you give me? Will you help me? Will you do this for me? I promise I will. Tak możesz powiedzieć, że tak, obiecuję, zrobię to. Więc obiecujesz, że coś zrobisz albo czegoś nie zrobisz. A tu, nieco poważniej, przysięgasz albo zaklinasz się na coś. I swear I had nothing to do with that. Przysięgam, nie mam z tym nic wspólnego. To have nothing to do with something oznacza, że nie ma się z czymś wspólnego z tym tematem, o którym mówimy. Ale można też przysięgać na coś, tak jak w języku polskim. I swear on my life. I swear on my life, I'm telling the truth. I znów, tak jak u nas, przysięgam na życie. Chociaż są takie zabobony, żeby nie przysięgać na poważne rzeczy. Możesz dać znać w sekcji komentarzy, czy u Ciebie w regionie też tak to działa. Więc myślę, że te dwa jesteśmy już w stanie odróżnić od siebie. Mamy następnie pledge. Tak to brzmi mniej więcej. Pledge i vow. Vow do przysięgania? No tak średnio. I to jest zabawne, ponieważ to najczęściej jest używane w formie różnych takich przysięg, takich uroczystych, że się uroczyście na coś przysięga. To pledge to jest taka jakby obietnica społeczna, tak mi się kojarzy to pledge. Może jakbym musiał dodać do nich jakieś słowa, to pledge byłoby deklaracją, a vow byłoby ślubowaniem. I one już w wielu sytuacjach będą synonimami. Już w wielu sytuacjach naprawdę można je wymienić. Do tego vow bardzo często, nie wiem czy już o tym dziś mówiłem, to słowo będzie lubiło się z różnymi ceremoniami religijnymi, takimi wyniosłymi rzeczami. To jest właśnie to vow. Marriage vow, no znów przyznasz, że to zabawne. Przysięga małżeńska. I konstrukcja tego jest następująca. I pledge to, I vow to. Tak najczęściej tego użyjemy w zdaniach. No i potem mamy czasownik. Weźmy znów przykłady. I pledge to donate or support a charity event. Czyli jakby deklaruje wspierać. To donate oznacza tak jakby donacja, dorzucić się do tego. Jakieś wydarzenie dobroczynnościowe. Charity to jest po prostu dobroczynność. Albo na przykład ktoś mógłby powiedzieć I pledge to make our community a better place. Czyli on wtedy tak deklaruje, że uczyni tę społeczność lepszym miejscem. No i vow, tak jak wspomniałem, w wielu sytuacjach to będzie synonimem. Weźmy sobie taką przysięgę, takie ślubowanie. I vow to protect this land. Czyli ślubuję chronić ten kraj. Czy weźmy coś takiego bardzo prostego. I vow to be a better person. Czyli, że ślubuję być
lepszym człowiekiem. Być może, jeżeli jesteś osobą początkującą, to te dwa będą dla Ciebie nowością. Daj znać koniecznie w sekcji komentarzy, ale spotkasz te słowa w tekstach, filmach, piosenkach, więc warto je znać. No i na sam koniec weźmy jeszcze coś luźniejszego, Cross My Heart, ale też jeszcze dorzucę jeden taki mały bonusik. Natomiast, jeżeli ten materiał Ci się podobał, to pamiętaj po sobie coś pozostawić. Daj mi znać, co myślisz o moim nowym, tymczasowym uniformie, ale to jest tylko emergency, wyjątkowa sytuacja. Cross my heart, słowo po słowie, jak zwykle nie miałoby to sensu. Cross, coś krzyżować, czy też po prostu krzyż jako rzeczownik. My heart, moje serce, czyli co krzyżuje swoje serce. I to można by tak przetłumaczyć, można by to tak spróbować przetłumaczyć jako przysięgam na serce, czyli jakby tak krzyżuję rękę na sercu. Możemy sobie to tak wyobrazić. I po tym zwrocie tak naprawdę przysięgamy to, co chcemy zadeklarować. Tak? Po tym zwrocie następuje ta nasza deklaracja. Cross my heart, I will keep the secret. Czyli przysięgam na serce, zatrzymam ten sekret. Cross my heart, I will finish the work by tomorrow. Czyli przysięgam na serce, skończę tę pracę do jutra. Ale też na przykład, że się czegoś nie zrobiło. Cross my heart, I didn't. Na przykład, I didn't take your book. Przysięgam na serce, nie wziąłem tej Twojej książki. Cross my heart, I've never been to this place. Czyli przysięgam, nigdy tutaj nie byłem wcześniej. Mamy present perfect. I've never been. Nie mam tego doświadczenia bycia tutaj. No i jak już się upewniłem, że coś po sobie udało Ci się pozostawić, to dorzucę jeszcze coś takiego najprostszego. I give you my word. Czyli daję Ci moje słowo. No i to działa identycznie tak samo, jak u nas w języku polskim. I give you my word. Jeżeli chcemy komuś coś obiecać, to możemy to też zadeklarować właśnie w taki sposób. I give you my word. Will you do this for me? I give you my word. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.